Nazywam się Antonina Pietuch, mam 9 lat, moją pasją jest pływanie. W wieku 4 lat rodzice zapisali mnie na naukę pływania. Po 2 latach wystartowałam w pierwszych zawodach pływackich. Po roku zrezygnowałam z nauki indywidualnej i przeniosłam się do uczniowskiego klubu sportowego Delfin Legionowo. W Delfinie jestem najmłodszą zawodniczką, a trenują mnie trener Daniel Krebs, Dawid Szulich, Piotr Cesarczyk i Rafał Perl. Na treningi możemy przychodzić 2 razy dziennie. Rano na 1,5 godziny i wieczorem na godzinę. Wcześniej trenowałam 3 razy w tygodniu, ale teraz trenuję 6 razy w tygodniu. Moimi największymi osiągnięciami są starty w różnych zawodach pływackich. Na moim koncie mam 23 złote medale, 12 srebrnych i 8 brązowych, a także 6 pucharów i 4 statuetki najlepszej zawodniczki w roczniku 2010. Myślę, że wiążę przyszłość z pływaniem. Marzę o dostanie się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie i reprezentowaniu Polski na olimpiadzie. Dzięki mojej pasji poznałam wielu ciekawych ludzi, a także nauczyłam się rywalizacji i szacunku do przeciwnika. Zachęcam wszystkich do pływania, bo to fajna forma aktywności fizycznej, odpowiednia dla osób w każdym wieku.